mam inne priorytety niż prezydent Kosiński. Wydaje mi się, że moje atuty to przede wszystkim szersze i bardziej perspektywiczne spojrzenie na Ciechanów i życie mieszkańców. Oczywiście, przyjemnie chodzi się po ładnych ulicach, ale podstawowe potrzeby naszych mieszkańców, czyli mieszkanie, praca, niestety nie są zapewnione. Wiele osób nie ma samodzielnego mieszkania. Są możliwości, by to zmienić. Jako radny wielokrotnie w interpelacjach apelowałem, by władze miasta podjęły konkretne działania dotyczące programu Mieszkanie Plus. W wielu miastach Mieszkanie Plus już powstało. Dotyczące inicjatyw związanych z wykorzystaniem możliwości, jakie daje rządowy program dla mieszkań komunalnych. W naszym mieście nie zbudowano ani jednego mieszkania komunalnego, ani jednego mieszkania socjalnego, a problem jest bardzo poważny. Więc moje priorytety wiążą się z tym, co najważniejsze dla każdego człowieka. Rodzina, praca, mieszkanie, zdrowie. Tutaj chcemy również współdziałać z innymi instytucjami, które umożliwią na przykład powołanie nocnej pomocy stomatologicznej, nocnej pomocy pediatrycznej. Mamy również plan, by stworzyć placówkę wsparcia dla osób uzależnionych. W Ciechanowie nie ma takiej placówki dziennego pobytu. To jest nasza ambicja, to są nasze cele. A czego takiego brakuje obecnemu prezydentowi, że PiS nie zdecydował się na poparcie jego kandydatury? Panie redaktorze, Klub Prawa i Sprawiedliwości współpracował w tej Radzie z obecnym prezydentem dla dobra mieszkańców, dla dobra rozwoju tego miasta. Dlaczego akurat pan Marek Rutkowski jest kandydatem na prezydenta Ciechanowa? Ja poznałam pana Marka Rutkowskiego jako osobę skromną, ale niezwykle kreatywną. Ma szereg ciekawych pomysłów w tym kierunku, żeby Ciechanów mógł się rozwijać. No a przede wszystkim są potrzebne miejsca pracy, aby pozostawała młodzież i wiązała przyszłość z tym właśnie pięknym miastem nad Łydynią, na północnym Mazowszu. Zainspirował mnie do swojego programu, szczególnie jeżeli chodzi o politykę prorodzinną, o działania w zakresie oświaty, służby zdrowia. No i przekonał mnie co do tego, że można było na niego postawić. Dał się poznać jako rzetelny, uczciwie pracujący radny. W tej radzie pracował jako przewodniczący Komisji Oświaty. Przede wszystkim radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości zawsze oceniali go bardzo pozytywnie, jako osoba koleżeńska, umiejąca współpracować, skupiać wokół siebie ludzi. Również jako nauczyciel języka polskiego w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Ciechanowie ma bardzo dobrą opinię.